Witajcie moi drodzy, z tej strony ja MWK i jak możecie zauważyć, znajdujemy się w kolejnym odcinku, w którym to będziemy sprawdzać seedy w Minecraft. I patrząc na wasze komentarze, chcieliście, abym sprawdził seed doors, więc to zrobimy. Jak widzicie, jesteśmy już w menu i wpisuję tutaj właśnie seed doors. Tworzę świat, a wy w tym momencie koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco, bo filmy pojawiają się codziennie. Dobra, znajdujemy się w wiosce villagerów. Wow, nieźle, nie powiem, że... O kurde, co to za budowa? Budowla, halo, halo, ej! Czy takie budowle normalnie w Minecraft nie występują? Co to jest? Ej, i czemu tam rosną jakieś dziwne grzyby na dachu? Okej. Chciałem powiedzieć, że może w dzisiejszym odcinku będzie normalnie, ale ewidentnie nie. No mamy wioskę villagerów, więc skoro ją znaleźliśmy, to może zobaczmy. Ej, ta wioska jest cała pusta. Patrzcie, tutaj nikogo nie ma. Poza zwierzętami. Ej, dobra, ja proponuję, że pójdziemy sobie tam i sprawdzimy, co to jest w ogóle za budynek. I czy damy radę do niego wejść? I co się w nim w środku znajduje? Bo w sumie jest naprawdę duży i z tego co widzę z daleka, jest wewnątrz urządzony, więc może rzeczywiście tam coś ciekawego znajdziemy, co będzie związane właśnie z naszym seedem. No ale dobra, znajdujemy się tutaj pod tą chatą i... O kurde, patrzcie, tam stoi jakiś gościu. Coś mi się wydaje, że no on będzie jakby coś od nas chciał. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, nie możesz tam wejść do środka. Ale dlaczego nie mogę tam wejść? W sensie, aha, drzwi są rzeczywiście zamknięte. A co ty nie wiesz? No niestety nie, ale też nie za bardzo wiem, o czym powinienem wiedzieć. To jest nawiedzony hotel, daj se spokój i idź stąd. Nawiedzony hotel, okej. To brzmi bardzo ciekawie. Na tyle ciekawie, że chętnie bym tam wszedł do środka. No nie wiem, czy tak ciekawie. W środku znajdują się różne demony. Zazwyczaj jak ktoś wszedł tam, to już nie wrócił. No dobra, ale jakbym chciał tam wejść, to mnie wpuścisz? Bo widzę, że drzwi są zamknięte, nie da się z tym nic zrobić. I rozumiem, że ty pilnujesz tego wejścia. Tak, tak, ja pilnuję wejścia, ale nie wiem, czy cię wpuszczę. W środku jest naprawdę wiele różnych pokoi. I serio, możesz tam się zgubić. No ale spokojnie, ja sobie przecież poradzę. Na luziku, nie takie rzeczy robiłem. No jak chcesz, to mogę cię tam wpuścić, ale nie za darmo. No dobra, okej, a co byś chciał w zamian za to, że otworzysz mi te wrota i sprawdzę, co jest wewnątrz? A widzę, że wewnątrz, no coś tam się znajduje. Stoję tutaj już naprawdę długo. Moim zadaniem jest ostrzegać takich przybyszy jak ty. Jestem po prostu głodny. Przynieś mi ciepłą zupę i będziesz mógł wejść. Okej, ale jaką zupę? W sensie, skąd ja mam ci wytrzasnąć nagle zupę, wytyfy? W okolicy hotelu jest mój dom, w którym znajdziesz moją żonę. Znajdź ją i powiedz, że ja cię przysłałem. Okej, no dobra, to ja idę w takim razie do twojej żony i przyniosę ci cieplusią zupę. No idź, bo burczy mi w brzuchu. Widzowie, powiem wam szczerze, nie wiem czego się spodziewać po tym hotelu, ale patrząc na fakt, że jakby doorsy zawsze były w hotelu, to no jest duże prawdopodobieństwo, że rzeczywiście ten hotel jest nawiedzony i jest nawiedzony przez te moby, które wiem mniej więcej jak mogą wyglądać, ale czekajcie, gdzieś w pobliżu tutaj powinna być jego żonka, a ja tej żony tutaj totalnie nie widzę. O, czekajcie, patrzcie. Jest tutaj domek i jest tutaj jakaś kobieta. Okej, no to jest na 100% jego żona, no bo jakby chyba nic w okolicy hotelu innego nie ma, więc podejdźmy i zapytajmy się tutaj. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, co cię tu sprowadza? No generalnie przysłał mnie pani mąż. A, no dobra. I czego potrzebujesz? No, pani mąż prosi o zupę, którą pani ma mi dać, a ja mu mam ją zanieść. Okej, dobra. Rozumiem, że to oferta wymienna. No, powiedzmy. A co by chciała pani w zamian za miskę zupy? No, potrzebuję 10 rybek, aby mieć co ugotować na kolację. No dobra, okej. A gdzie mam te ryby złowić? Tutaj, rozumiem, przed pani domkiem? Tak, tak. Złów ich 10. I jak je będziesz miał, to po prostu się wymienimy. Myślę, że to uczciwa propozycja. No dobra, czyli... aha, już widzę, że mam tutaj wędkę. Dobra, widzowie, czyli musimy złowić 10 ryb. Nie no, super. Coraz mocniejsze są te zadania od tych NPC-tów. 10 ryb. Patrzcie, jak łowię pierwszą, której nawet jeszcze nie złowiłem. Nie no, to są jaja przecież. Boże, przecież to mi zajmie 10 lat. Tak małym strumyku mam złowić 10 ryb? Ej, dobra, nie, słuchajcie, ja tutaj widziałem większą wodę i wydaje mi się, że no w takiej rzece nie ma co łowić. Bo to nie ma w ogóle sensu. Trzeba iść właśnie na duże zbiorniki wodne. O, właśnie takie, przy których teraz się znajdujemy. Tutaj na bank szybciej złowimy jakąś rybcie. I patrzcie, jest już jedna, uwaga, i bam! Serio?
serio, pufferfish, który mnie zatruje albo zabije, nie no, po prostu massacration. W momencie, kiedy ja łowię ryby, a wy sobie to oglądacie ten odcinek, możecie napisać w komentarzu, co powinienem sprawdzić jako kolejny seed, bo nie ukrywam, naprawdę jest dużo propozycji, ale mało jest takich konkretnych, które już na przykład sprawdziłem czy coś, więc patrzcie też, o, mamy pierwszą rybę, zarąbiście. Patrzcie też, co już nagrałem, bo nie będę nagrywał dwa razy tego samego, bo to nie ma sensu. A sami wiecie, że w tej serii patrzę na komentarze i liczę na to, że po prostu zaproponujecie coś naprawdę ciekawego, co będę chciał sprawdzić. Uwaga, pyk! Mamy drugą rybę. Ej, w sumie to ona nie powiedziała, jaki rodzaj ma być tych ryb. Oj, nie za dobrze, nie za dobrze. Patrząc na to, że mamy ryby, to jeszcze potrzebujemy tylko 8. Tylko, że no, samo łowienie ryb w Minecraft to jest naprawdę, jak sami widzicie, mega czasochłonne zajęcie i nie wiem, ile mi zajmie, żeby złowić 10 ryb jednego rodzaju, ale trzymajcie kciuki, żeby to poszło szybko. Uwaga, idzie rybka i pam! Dobra, mamy drugą rybę z pierwszego rodzaju. Uwaga i pyk! Mamy trzecią rybę! Czwarta ryba! W tym momencie mnie ciekawi, jakie ryby mieliśmy jej przynieść, bo mogłem to sprawdzić, zanim sobie poszliśmy stamtąd, ale tutaj ewidentnie lepiej się łowi niż tam przy jej domku, zwłaszcza, że no tak dziwnie by było łowić przy niej, wiecie o co chodzi. Uwaga i pyk! Kolejna ryba, już 6. Więc niby potrzebujemy jeszcze tylko 4, więc jak złowię ogólnie 10 ryb, to pójdziemy do niej i zobaczymy, co ona nam ciekawego powie. I bam! Okej, mamy 8 ryb, w sumie to mamy 9 ryb, dobra, więc powiedzmy, że mamy prawie wszystkie. Pójdziemy sobie teraz w kimę do tej wioski opuszczonej i słuchajcie, pójdziemy do tej babki i sprawdzimy, jakie ryby ona chciała, czy rzeczywiście jakieś różne, czy może jeden rodzaj. Piękny nowy dzień i w ogóle tutaj patrzcie, mamy skrzyneczkę z żarciem, to mi się podoba, tak ma być. Złówmy sobie jeszcze jedną rybkę, bo w tym momencie jak złowimy rybkę, będziemy mieli 10. Pyk, dobra, a jeszcze inny rodzaj mamy, nie no, super, tropikalne ryby, człowieku. Tak czy siak mamy 10, więc nie ma źle. I uwaga, jakie rybki tutaj pani chce? No właśnie o tym mówiłem, najzwyklejsze ryby, których i tak nie jest źle, bo mamy 5. Dobra, połówmy tutaj, zobaczmy, czy tutaj ryby będą brały. Ja tam poszedłem, nie wiadomo gdzie, a może się okazać, że rzeczywiście tutaj złowimy tylko te ryby, na których nam zależy, nie? O, i uwaga, pyk! Dobra, ty! Ej, rzeczywiście, chyba w tym małym stawiku uda nam się złowić te ryby, o które, no, prosi nas ta babka, nie? Oh yeah, 7 rybcia, jeszcze tylko 3. I cyk, 8. Ej, zarąbiście, dobra. Dzisiaj jednak lepiej było tutaj od początku łowić. I 10. No nie, naprawdę, nagle się inna złowiła. Pyk, dobra, mamy 10, zarąbiście, więc bierzemy tutaj, słuchajcie, zupkę dla naszego pana. O, dziękuję ci bardzo. Nie ma problemu, powodzonka życzę i dziękuję za rybki. Więc słuchajcie, widzowie, mamy zupę i w tym momencie będziemy mogli wejść do nawiedzonego hotelu. Ej, i to będzie naprawdę mega mocne. Znaczy, taką mam nadzieję, zobaczymy, czy tak będzie. Halo, mam dla pana zupę. O, super, możesz mi ją wręczyć. Dobra, w takim razie dajemy tutaj, słuchajcie. O, patrzcie, mamy płytkę naciskową. Dobra, biorę ją. Okej, i patrzcie, drzwi się otworzyły. O kurde. Przepraszam, czy jest coś, co powinienem wiedzieć, zanim wejdę do środka? No, jak wejdziesz do środka, będziesz musiał chodzić po opuszczonych pokojach hotelowych. W niektórych z nich będziesz mógł spotkać demony i duchy. Tak jak ci mówiłem już wcześniej, nikt nigdy nie wrócił stamtąd. Ale rozumiem, zeznasz ryzyko. Okej, czyli jakby wszystko polega na tym, że będę chodził po nawiedzonym hotelu i spotykał demony. To, co ci przed chwilą powiedziałem, to tylko plotki. Nikt nigdy tam nie wszedł sam, bo nie był na tyle odważny. Może będziesz pierwszą osobą, która wróci. No dobra, będę chodził w kółko w takim razie i no sprawdzę, co tam jest w środku. Mam nadzieję, że się zobaczymy. Też mam taką nadzieję, powodzenia. Dobra, widzowie, więc daję płytkę naciskową i wbijamy. Okej, dobra. Jesteśmy, słuchajcie, w hotelu. Jak sami widzicie i patrzcie, mamy tu jakieś numerki. Ciekawe, czyli jakby teoria o tych pokojach jest prawdziwa. Po prostu wszędzie są różne numerki. Ja mam w ogóle całkiem jakby inne tekstury? Patrzcie, nie mam w ogóle moich itemów. Co się stało nagle, że ja... Okej, dobra, nieważne. Ej, tu mamy zegary w ogóle. Co to za postać? O kurde. Dobra, więc w takim razie musimy wybrać któryś pokój. No, wybierzmy sobie na przykład ten. O, patrzcie, tu jest odliczanie. A, bo to są windy tak naprawdę, nie pokoje. Jak patrząc na to, że to są dorsy, nie? Co, ja mam teraz kliknąć ten przycisk? Tutaj mogę... Okej, klikamy. O kurde, patrzcie, jesteśmy. Jesteśmy, słuchajcie, w hotelu. O kurde, ej, ja kiedyś grałem w jakąś podobną mapkę, Doors, ale to było naprawdę wieki temu i... Ej, to są klucze? To są chyba klucze, mamy klucz. Ja mogę wziąć jeszcze więcej tych kluczy? Nie mogę. To czemu one wiszą i nie... Ej, mogę! Ej, bez sensu. Okej, dobra, co my
my tutaj mamy? A, mamy, słuchajcie, złoto, a tutaj są zamknięte drzwi na kłódkę i właśnie do nich był potrzebny ten klucz. O kurde, co jest? Dobra, znaleźliśmy się w jakimś pomieszczeniu, które jest ewidentnie opuszczone. Czy mogę to... A nie, mogę otwierać te drzwi, okej. Okay. Ale nic w tych pokojach jakby nie ma, ale one są też zabite deskami. Nie wiem, czy ja powinienem je tak po prostu otwierać, ale może coś w nich być. Dobra, mamy pokój numer 2. Dobra, popatrzmy, co my tutaj mamy. Lockpick. Ej, to jest, słuchajcie, do otwarcia drzwi jakiś pewnie. Coś, wiecie, to jest taki zestaw włamywacza. Ja też nie do końca wiem, co my powinniśmy w tym hotelu jakby znaleźć, bo no nie ukrywajmy, jesteśmy w nawiedzonym hotelu. Jak na razie zbieram jakiś gold i nie wiem, czy ja powinienem się stąd wydostać, przetrwać tu. Ej, patrzcie, tutaj jest kłódka. Czy ja mogę tym to otworzyłem. Pa. O lol. Aha, tutaj mamy... Taminy mamy. O człowieku. A tu co to jest w tej szafie? A, możemy się chować w tej szafie w razie W. Mamy kolejne drzwi. O jo. Okej, dobra. Czyli jakby... Na razie jest mega spokojnie. Jakby nic się, słuchajcie, nie pojawiło. To jest zaskakujące, nie? Że nie spotkaliśmy na razie żadnego ducha ani nic, więc nic tylko się cieszyć tak naprawdę. No bo wiecie jak to... O, znalazłem klucz. Patrzcie, kolejny klucz, tylko nawet nie znalazłem jeszcze drzwi, do których ten klucz będzie służył. A tutaj są zamknięte drzwi, pa. Wow, wow, jeszcze więcej tego. Co jest? Ty, o, mamy pokój 6. Co tutaj jest? Co to jest za jakieś dziwne te, nie? Dobra, co my tutaj mamy? Mamy tu zejście na dół, pa. Jest zejście na dół i hej. W tych baryłkach coś jest? Nie. Jakoś mega dziwnie się z tym czuję, że znajdujemy się w nawiedzonym hotelu i na razie jest mega spokojnie. Ja nie wiem, czy po prostu jesteśmy na takim etapie, że jest mega spokojnie, czy co? Czekajcie, tu jest dźwignia. Ej, słyszeliście to? Coś się otworzyło, a tutaj mamy jakiś tajemniczy szyb. Ej, zobaczmy, co tutaj będzie. Czy coś tutaj w ogóle będzie, czy nie? Uwaga, jesteśmy w jakimś pomieszczeniu. Turbo ciemno, ale nic tutaj nie ma. Dobra, wracajmy. Ja nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby wchodzić do tego hotelu, słuchajcie. Serio, nie? W sensie się jest za spokojnie, jak na nawiedzony hotel. Ej, dobra, bo tutaj nic nie ma. Ja nie wiem, czy ja powinienem stąd wyjść. Tam mamy ten tajemniczy pokój, w którym nic nie było. Tutaj mamy jakieś... Co jest? To za dźwięki były? Wejdźmy sobie na górę, może ja coś przeoczyłem. Wow! To się otworzyło tutaj. Okej, czyli tamta dźwignia służyła za otwarcie tych drzwi. Ej, ciekawe, a tutaj coś mamy? Nie, tych drzwi... Ej, tych drzwi nie mogę otworzyć już. O lol. No dobra, pokój 7. Okej, nic tutaj ciekawego nie ma. Mamy dalej gold. Tutaj mamy szafę. Czy coś tutaj będzie? Mamy kolejny pokój, tam był gold, tutaj mamy szafę, a tutaj musimy znowu jakiś klucz zdobyć i wydaje mi się, że ten klucz będzie... Ej, a czy my nie byliśmy w tym pokoju? Pa, od razu klucz znalazłem. I byliśmy w identycznym, słuchajcie, pokoju. Ej, ja wziąłem bandaż i on zniknął. Co jest? Okej. Czy zacznie się tu coś w końcu dziać? Bo jak na razie jest turbo za spokojnie. Okej, jesteśmy dalej. Weźmy sobie goldzik. Ja nie wiem, czy ja powinienem zbierać ten gold, ale zbieram. Ej, tutaj też już byliśmy. Czy ja naprawdę będę chodził tutaj w kółko? Nie żartuj sobie. Czy to jest jakiś żart? Autentycznie. Dobra, tu mamy pokój 11. I są tu same szafy. Nic więcej. A tutaj mamy pokój 14. Pa. Wow! Wow! Wow, wow, dobra, okej. Narzekałem tyle, że nic się nie działo, aż w końcu coś spotkałem. Nie do końca wiem, co to było. Czy mogę to otworzyć drugi raz? Nie, nie mogę już tego otworzyć. Okej, czyli tamten pokój był ewidentnie nawiedzony. A my powinniśmy iść do tego. Dobra, mamy tutaj masę szaf, ale chyba... No nie wiem, czy my powinniśmy wchodzić do tych szaf. W sensie, bo to się jakby... W szafach mamy się chować przed czymś. Ło, kurde, co to jest? Łoj, co to mnie bije? To mnie bije. Ej, co? Co to jest? Co się stało? Zginąłem przez oko. Ej, ja znowu się pojawiłem tutaj. Czy wy sobie żartujecie? Nie, no nie, no nie. I znowu muszę wybrać pokój? Yo, to jest chyba jakiś żart. Czyli o to tu chodziło. Spotkaliśmy po prostu postać, która mnie pokonała i przeteleportowała mnie finalnie do punktu wyjścia, a znaczy wejścia, czyli do tych drzwi. O, nie wierzę w to. Dobra, czekajcie. Nie pamiętam, w których byliśmy już, ale wejdźmy sobie na przykład do tych. Chociaż wydaje mi się, że w tych byliśmy albo w tych obok. No ale dobra. Drzwi się zamykają. My klikamy przycisk i znowu wszystko od nowa musimy robić? Ej, no nie gadaj, że to będzie takie zapętlenie aż? Że ja muszę teraz znowu kluczem otwierać tą kłódkę? Yo, co jest? Co jest znowu to? Ej, fy, co się wydarzyło? No i ponownie jesteśmy w punkcie wyjścia, czyli można powiedzieć, że tutaj i tutaj byliśmy, więc pójdźmy może w drugą stronę, pójdźmy sobie teraz tutaj. Co jak co, ten chłop sprzed hotelu miał rację, widzowie, nie? To nie będzie takie łatwe, bo cały czas jesteśmy teleportowani. Patrzcie, ten dzwonek działa w ogóle, ol, yo. Plus jest taki, że chociaż ten początek jest taki sam, ej, mamy tu witaminy w ogóle, pa, dobra, zarąbiście. Otwieramy drzwi, czy... Wow, ej, jak tu ciemno jest. Ej, jak, czemu tu jest tak ciemno? Wow, jakie
takie dźwięki straszne. No dobra, ale ja nie dostałem żadnej latarki ani nic, a fajnie by było coś widzieć. Jesteśmy znowu w takich samych pokojach jak wcześniej, patrzcie. Nie wiem po co mi ten gold i po co ja go zbieram, no ale skoro znajdujemy, to znajdujemy. Może co... Wow! Co to było? Co to było? Co to było? Czy wy to widzieliście? O kurde. O kurde, tego się nie spodziewałem. Ej, a czy jak ja mogę... Zjadłem witaminę i co... Aha, znowu zginąłem. Dobra, 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 spokojnie. Te drzwi odhaczyliśmy, te też. To teraz te lecimy, lecimy po kolei. Po prostu, nie ma co się, słuchajcie, tutaj szarpać, nie? Bierzemy sobie klucze, jak zawsze. Bo jakby początek jest ten sam. Tylko te pokoje cały czas się zmieniają, nie? Porąbane, o kurde, dobra. W takim jeszcze nie byliśmy, ciekawe, ciekawe. Coś tu jest, mamy znowu gold, okej. Mamy pokój numer 2, ej, i drugi jest znowu taki sam, identyczny wręcz. O lol, dobra, bierzemy sobie znowu goldzik i jesteśmy teraz w jakimś innym pokoju, co my tutaj mamy. Mamy znowu gold, tutaj też mamy gold, więc go bierzemy. Co tutaj o kurde, no nie spodziewałem się, że będą jeszcze jakieś nowe rzeczy. Ej, dobra, jak ja mam tu cokolwiek widzieć? Czy ktoś mi... Ojo, jakie dźwięki. Ja tu nic nie widzę, tak jest ciemno. Dobra, idźmy do pokoju 6. Znowu to coś? No nie, no nie. No nie żartuj sobie, naprawdę. Co to w ogóle jest? O kurde. Przecież ten demon wygląda okropnie. Patrzcie, ja go nawet nie mogę zaatakować. Dobra, śmiało można powiedzieć, że mniejszą połowę już pokoi mamy, bo byliśmy tu, byliśmy tu, byliśmy tu i byliśmy tu, czyli mamy jakby 4 pokoje, a zostało nam jeszcze 6. Dobra, więc idziemy teraz po przekątnej, idziemy sobie tutaj. Mam już pewien plan. Pójdziemy sobie na wszystkie pokoje jakby, a później... Wow! O kurde, co to było, ty? Chciałem powiedzieć, że pójdziemy sobie wszystkie po kolei pokoje, a później będziemy wracać po nich. No ale dobra, tutaj coś wyskoczyło, nie wiem, czy to jest dobry znak, ale ewidentnie było grubo. Nie zatrzymujmy się, my musimy się stąd po prostu wydostać. Widzowie, taki jest nasz cel. W sensie ja też jakby świadomie wybrałem, że chcę wejść do tego hotelu, więc wypadałoby teraz wyjść, tak jak mówił tamten dziadzia. Okej, ej, bo jak ostatnim razem byliśmy tutaj, to się działy dziwne rzeczy. Dobra, co my tutaj? Dobra, mamy pokój 7. 007, zgłoś się. Kurde, ja się już kwiatka boję, nie za dobrze, nie za dobrze. Dobra, pokój 8, no i znowu ty. Nie chcę nic mówić, ale jesteśmy w połowie, bo tutaj jest 10 pokoi, my byliśmy w 5. I teraz pójdziemy sobie do tego i miejmy nadzieję, czekajcie, do tego, tak, do tego. Miejmy nadzieję, że to będzie odpowiedni pokój. Dobra, jesteśmy znowu w recepcji, po raz 10 już. Jeżeli jeszcze nie zostawiliście łapki w górę, widzowie, to możecie to zrobić. Tak, tak, tak w ramach przypomnienia tylko to mówię. Wiecie, o co chodzi. Dobra, znajdujemy się... O, dobra, tutaj jeszcze nas nie było. Co tutaj mamy? Tutaj nic nie mamy, ale mamy schody do góry. No to jest dosyć ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Patrzcie, te schody jeszcze wyżej tutaj prowadzą i mamy rozwidlenie. Mamy pokój 2 i pokój 3. Dobra, idziemy do pokoju 3, czy coś tu... Wow! No właśnie, tak myślałem, że któryś z tych pokoi będzie, słuchajcie, zawierał w sobie jakiegoś demona. Dobra, pokój... No nie, co jest? Co jest? Ej, bo tam się pojawiły te oczy i nagle w tym... Aha, bo my... Co? Czekaj, co? My się tepnęliśmy tu... Ej, my byliśmy na górze przecież. Nas to tepło na dół. Ej, yo, jak to się wydarzyło? Czy ja mogę otworzyć jeszcze raz te drzwi? Nie mogę. Ej, czyli my musimy się jakby cofnąć. Pa, tu są jeszcze pokoje. Ej, ja nigdy nie sprawdzałem tych pokoi, ale one są zamknięte. Ich się nie da tutaj otworzyć. Pójdźmy ponownie do góry i zobaczmy, czy może coś tutaj się zmieniło. Okej. Aha, nie, no... Kurde, zowie, ja nie wiem, ja naprawdę nie wiem. Zostały nam 4 pokoje, bo tutaj 3 byliśmy, tutaj w 3 byliśmy, więc pójdźmy sobie teraz tutaj. I miejmy nadzieję, że to będzie ten pokój, który nas uwolni z tego hotelu. Jeżeli jakikolwiek w ogóle uwalnia, bo może się okazać, że to była pułapka, widzowie, i tak naprawdę nigdy nie wyjdziemy z tego hotelu. Czym dłużej jakby gram, tym bardziej jestem skłonny w to uwierzyć, że jakby z tego hotelu nie ma wyjścia. Zostaliśmy po prostu wrolowani przez... O kurde, ty, dobra, takich korytarzy nie było. Przez tego dziadka z jego dżonką, no bo jakby oni nas tutaj wpuścili, nie? Wow, 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 dobra, tutaj też chyba nas nie było. Co my tu mamy? Golda, dobra, ja nie będę zbierał. O, mamy jakieś klucze, nie będę zbierał golda już, bo on mi nic nie daje. Zbieramy, słuchajcie, jakieś przydatne. Tutaj coś jest? Nie, tutaj mamy szafę. Dobra, znaleźliśmy jakieś klucze i te klucze mamy tutaj, i ten klucz służy do otwarcia tych drzwi, ale czekajcie, o, i tych drzwi, i co jest? Mamy 2 pokoje do wyboru, które możemy otworzyć za pomocą klucza, więc to jest mocne. Ej, a czy będzie na przykład drugi klucz? Bo skoro tak, to tak powinno chyba być. Bo, o, czekajcie, bo tutaj, nie, no tutaj nic więcej nie ma. Ej, ale nam dali teraz wybór, musimy wybierać między 3 pokojem a 2. A tutaj coś będzie? Nie, tu nic nie ma, okej, dobra. Ja wybieram 2, idziemy po kolei. Wow, no,
Jak zwykle źle wybrałem, super Marcin. Czekajcie, czy te klucze były tutaj? Nie, ej, kurde, bo my musimy teraz znaleźć kolejny klucz. Aha, bo my te klucze możemy brać parę razy jakby. Dobra, to ma sens. Idziemy do trzeciego pokoju i tutaj się zrobiło ciemno. Nie za fajnie, nie za fajnie. Dobra, otwieramy drzwi do pokoju czwartego. I znowu mamy te schody. Znowu to samo, ej, tu już byliśmy. O nie, i znowu będę musiał wybierać między... A nie, teraz mamy tylko piąte drzwi, pa. O kurde, tutaj też byliśmy. I ostatnio jak otworzyliśmy te drzwi, to za tym było te oko, ale nie tym razem, nie tym razem, patrzcie. Może teraz będzie lepiej. O, mamy klucze kolejne. Ej, zauważcie, że te pokoje są wszystkie jakby inne, nie? W sensie, że są podobne, ale układ ich zawsze się różni. Dobra, ósmy pokój. O nie, i znowu tutaj jesteśmy. Dobra, czekajcie, tu będzie zejście na dół. Ja coraz bardziej już kumam, o co w tym chodzi, nie? To są logiczne zagadeczki po prostu. Ej, czekajcie, bo tu nie ma dźwigni. Ej, a tu była dźwignia, która otwierała... Ty, a może my teraz musimy iść... A nie, tutaj jest ta dźwignia. Czy ona otworzy to na górze? Wydaje mi się, że tak. Tak, tak, otworzyła. Właśnie widzicie? Bo tutaj jest jakby cały czas to samo się dzieje, nie? Tylko w innych pokojach. Znowu się cofnęliśmy do tych pokoi. O lol, coś tu jest? Nie. Są tu jakieś... O, mamy szóste drzwi... Wow! Kurde, ej, mamy mało życia, ja się boję, że zaraz coś nas tutaj pokona. A tutaj mamy zamknięte drzwi na amen. Wow! Dobra, idziemy teraz do tych. Będziemy mieć jedną stronę, zostaną nam po tych drzwiach jeszcze tylko para, więc może być naprawdę grubo. No ja jestem ciekawy, czy jest możliwość wydostania się właśnie z tego nawiedzonego hotelu, czy Dors jest po prostu na tyle nawiedzone, że jak tutaj już wejdziesz, to nie wyjdziesz. Dobra, pokój drugi. Lecimy teraz speedruna, nie ma co się zatrzymywać, bo ja tutaj kurde szukam itemów, a ja chcę się tylko wydostać, więc teraz full focus, aby przejść to po prostu i się stąd wydostać. Dobra, mamy tutaj dwójkę. I tutaj, okej, okay, mamy coś, co już nas wystraszyło nieraz. Tu mamy szóstkę, okej, okay, siódemeczka, okej, okay, ósemeczka, proszę bardzo. O, dziewiąteczka, chyba w takim pokoju jeszcze nie byliśmy. Dobra, tutaj już też byliśmy, więc idziemy sobie na dół. Musimy znaleźć tutaj dźwignię, czy jest tutaj jakaś dźwignia? No kurde, nie widzę tutaj żadnej dźwigni. Ej, nie ma tutaj dźwigni? Co ty godosz? Ej, rzeczywiście tutaj, ej, tutaj nie ma dźwigni żadnej. Może tym razem musimy iść tutaj, bo tam jeszcze nie było nic, w sensie jak ja tutaj byłem, szedłem tymi szybami. O, się wystraszyłem, dobra, okej, okay. Mamy tutaj dźwignię tym razem i się otworzyło, zarąbiście, pokój dziesiąty. Ej, o, ej, w takim miejscu to nie byliśmy, o kurde. Co my tu mamy? A, golda, ale nic poza tym. Ej, dobra, to wygląda jakbyśmy powolutku jakby docierali do wyjścia z tego hotelu. Albo po prostu odkrywamy dopiero cały hotel. Ej, ale jak ja mam tam przejść? Jak ja mam tam przejść do tych drzwi? Bo one są całe jakby zrujnowane, może tutaj. A, tędy, pa, dobra. Mamy pokój 11. Ja już tych nawet zamkniętych pokoi nie otwieram, bo tam tylko straszy i zabija. Więc tak to nie może być. Okej, okay, dobra. Nie chcę nic mówić, ale nie byliśmy chyba w 13 pokoju nigdy. W sensie nie dotarliśmy aż tak daleko jak 14. O kurde. Ej, słyszycie to? Słyszycie to? Dobra, ej, co jest? Yo, myślałem, że... Ej, dobra, bo ja nie wiem, czy ja powinienem uciekać. Czy ja... co ja powinienem robić? Co to za dźwięki są? Ej, zamkniemy te drzwi? Nie możemy zamknąć tych drzwi. O kurde. O kurde, ej, mamy klucz. Ej, co jest? No nie! Coś mnie nawiedzi... A było tak dobrze, widzowie. Para drzwi nam została, te i te. Cała reszta została przez nas jakby prześwietlona, więc wbijamy. Coraz bardziej mam wrażenie, że ten dziadek dobrze mówił, nie? Że z tego hotelu nawiedzonego nie ma wyjścia. Byliśmy już w 15 pokoju. W sensie, no, te demony też się z nami tak bawią, w ciuciu babkę mam wrażenie, że nas tak daleko dopuściły, bo później po prostu nas nawiedzają, jak gdyby nigdy nic się pozbywają, więc to nie jest zbyt fajne. Ale lecimy, lecimy, nie zatrzymujemy się. O kurde, w takim miejscu też jeszcze nas nie było. Dobra, dobra. To jest dobry znak, to... No nie, to nie jest w ogóle dobry znak, zostaw mnie! Ostatnie drzwi, widzowie. No to jest jakby nasza ostatnia szansa, nie? Tak mi się wydaje. Wow! Co jest? Kurde, już tak z grubej rury? Co jest? Co tu się wydarzyło właśnie, nie? I porąbane. Okej, dobra, czekajcie, bo... Wow, 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 wow. Dobra, idziemy, nie zatrzymujemy się, nie zatrzymujemy się. Nie powiem, na początku się delikatnie wystraszyłem. Znowu jakieś dziwne dźwięki. Te dziwne dźwięki też wskazują na to, że te jakby wszystkie moby... O, mamy klucz. Nas śledzą, nie? Tak jak było wcześniej przy którymś tam pokoju. Ale jest dobrze, bo jesteśmy już w dziesiątym. Dobra, tego nie otwieramy, nie otwieramy, tylko... O, kurde.
Kurde, ty. Ej, cały czas, patrzcie, możemy być jakby zaskoczeni, nie? Bo cały czas odkrywamy nowe pokoje. Ej, ich jest jakby nieskończona ilość. Znowu znajdujemy się tutaj w jakiejś piwnicy. O, mamy wajchę. Ja już wiem, co muszę tutaj zrobić. Ale ja mam wrażenie, że serio nie uda nam się stąd wyjść. W sensie, wiecie, nadzieja nam umiera ostatnia. Ale ja zbyt długo już, słuchajcie, spędziłem w tym hotelu, nie? Serio. I naprawdę zaczynam się obawiać, że ten dziad miał rację. Ale czekajcie, bo teraz jakieś niebieskie. Ej, co to jest? Po jakie obrazki? O lol, kapelusz. Ty, ej, a co my tu mamy zrobić? Bo tutaj nic nie ma. A, obrazki trzeba, słuchajcie, po ten, w odpowiednie miejsca. Dobra, 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 ty. Ej, czegoś takiego jeszcze nie było. Okej. Chciałbym zauważyć, więc to jest dosyć istotna kwestia. Bo może się okazać, że to jest ostatni pokój i dzięki temu pokojowi się uda nam stąd wydostać. Patrzcie, to wyjechało z tego. Dobra, 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 jest dobrze, jest dobrze. Naprawdę bym powiedział, że wyśmienicie. Okej, pokój 18, dobra. Ej, ewidentnie tak daleko nie byliśmy. O, mamy klucze, tutaj otwieramy. Czy coś tu jest? Nie, tutaj nic nie ma. Biegniemy dalej, pyk. 19, 20, patrzcie. Ej, nie mogę uwierzyć w to własnym oczom, nie? To będzie moment, w którym uda nam się opuścić ten nawiedzony hotel. O człowieku, oby tak było. Dobra, dźwignia i lecimy dalej, pa. O mordo, jak nie zostawiłeś łapki w górę, to koniecznie to zrób, nie? Serio, mówię ci teraz real talk. Koniecznie zostaw łapy w górę, widzicie jakie to poświęcenie? 27 pokój, 28 pokój, kurde, coś tu wyskoczyło. Nie, i dobra, zaczyna się robić creepy, bo coś nas zaczyna obserwować. I to nie jest zbyt fajne, że to nas tak obserwuje. 30 pokój, o kurde, o kurde. Ej, tego się coraz więcej tu pojawia. Oj, niedobrze, a tutaj? Nie, tutaj się nic nie pojawia. Przyszło nam uciekać, nie no, po prostu super. Musimy uciekać przed tym, co nas goni. A goni nas ewidentnie jakiś boss. Boss tego miejsca nas goni. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Okej, o kurde, jakieś ręce tutaj jeszcze wystają, pa. Co tu się dzieje, co tu się dzieje? Patrzcie, to nas cały czas goni, bezustannie. Bezustannie nas goni, cały czas. Wow. Proszę, powiedz, że jak teraz temu ucieknę, to ucieknę na dobre z tego hotelu, please. O nie, ej, drugi raz pod rząd to samo, wytyfy. Zabójcze schody, ewidentnie, dobra. 40 pokój, okej. Ja nie wiem, czy to mnie cały czas goni, czy nie, bo ja cały czas sprintuję, ale nie wiem, czy powinienem, serio, nie? Dobra, ale biegniemy. To mnie chyba przestało gonić w sumie, ale dobra, nie ma co się zatrzymywać, widzowie, nie ma co się zatrzymywać, bo ewidentnie jesteśmy naprawdę blisko, żeby przechytrzyć te wszystkie duchy i demony, które tu występują. Ej, no nie gadaj, że ja znowu muszę obrazy robić? Wytyfy, a tu jest dobrze, tutaj musimy dać to. Aha, tutaj musieliśmy tylko jeden obraz zamienić, no dobra, mamy 49 pokój i... O kurde, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w jakiejś bibliotece i... O nie, i coś nas goni! Co jest? Czy wy to widzieliście? Aż kliknęłem F5 przez przypadek. Co to było? Ej, tak daleko udało nam się zajść. A znowu coś poszło nie tak. To był ostatni pokój. Ja się, widzowie, poddaję. Serio. W tym pokoju udało nam się dojść najdalej. Ale ja nie mam ani siły, ani ochoty przeżywać tego drugi raz. Niestety zostajemy w tym hotelu na zawsze. Ja byłem WK. Widzimy się już jutro. Elo.